Poznacie teraz własności kolejnego działania, mianowicie mnożenia. Chciałbym przypomnieć Wam sposób, w jaki tłumaczyłem na czym polega mnożenie. Pomnóżmy sobie 3 razy 4. Co to oznacza? Oznacza to, że w jednym rzędzie znajdują się trzy osoby, czyli pierwsza liczba mówi nam, ile osób znajduje się w rzędzie, a druga określa nam ilość rzędów. Czyli... Drugą liczbą jest czwórka, tak więc mamy cztery rzędy. I wynikiem mnożenia jest ilość elementów w tych czterech rzędach. Skoro w każdym rzędzie były trzy osoby, więc w pierwszym rzędzie są trzy osoby, w drugim rzędzie są trzy osoby, w trzecim i w czwartym. Tak więc razem otrzymujemy... 12 osób. No i popatrzcie, chciałbym, żebyście również pamiętali, że mnożenie to jest dodawanie tej pierwszej liczby przez siebie 4 razy. W ten sposób możemy sobie wyobrazić, na czym polega mnożenie. Ale teraz popatrzmy. Zastanówmy się nad takim przykładem. I to już będzie pierwsza własność. 3 razy 1. Co to oznacza? Pierwsza liczba wskazuje nam, że mamy trzy osoby, tak? Jedynka mówi nam, ile mamy rzędów. Czyli w tym przypadku mamy tylko jeden rząd, w którym znajdują się trzy osoby. Tak więc wynikiem tego mnożenia jest trójka. I to jest pierwsza własność. Jeśli mnożymy dwie liczby naturalne i jednym z czynników jest jedynka, to... Nasz iloczyn będzie taką samą liczbą jak ten drugi czynnik, czyli y, jedynka nazywa się elementem neutralnym mnożenia. To jest element neutralny. Element neutralny dla każdego działania to jest taki element, który nie zmienia y, wartości tej tutaj liczby. Jeżeli do trójki dodawaliśmy 0, otrzymywaliśmy trójkę, więc 0 było elementem neutralnym dodawania. Tutaj jedynka jest elementem neutralnym mnożenia mnożenia. I teraz yy, chciałbym, żebyście o tym pamiętali. I teraz jeżeli pomnożymy sobie odwrotnie, no to widzicie, że tutaj jednym z czynników jest yy, jedynka, drugim jest trójka, no a wynik jest taki sam. I teraz popatrzmy. To jest wstęp do drugiej własności, czyli do przemienności. To jest przemienność. A powróćmy jeszcze do pierwszej własności, chciałbym jeszcze yy, pokazać Wam kilka przykładów. No jeżeli 8 mnożymy razy 1, mamy 8. 1 razy 123 daje nam 123. Pamiętajcie zawsze, że jeżeli mnożymy jakąś liczbę razy 1, to otrzymamy tę samą liczbę. Na przykład 1227 razy 1. To jest po prostu 1227. Teraz przemienność. Pa czy pamiętacie na czym polegała przemienność w dodawaniu? Po prostu przemienność polega na tym, że zamieniamy ze sobą miejscem, y zamieniamy ze sobą li liczby, tak? Czyli spójrzmy. 3 razy 1 to jeżeli przemienimy jedynkę z trójką, to otrzymamy 1 razy 3. Teraz na czym polega przemienność? Zastanówmy się nad sensem mnożenia 3 razy 1. Trójka mówi nam, ile osób znajduje się w jednym rzędzie, a druga liczba mówi nam, ile mamy rzędów, tak? Czyli 3 to są 3 osoby, 1 rząd. Czyli mamy 3 osoby w jednym rzędzie, to razem mamy 3 osoby. Teraz 1 razy 3. Pierwsza liczba, możemy myśleć, że yy, pierwsza liczba, myślimy o niej w taki sposób, że ona mówi nam ile osób znajduje się w jednym rzędzie, tak? czyli mamy jedna osoba, a druga ile mamy rzędów, czyli mamy trzy rzędy. Czyli w pierwszym rzędzie jest jedna osoba, w drugim jest jedna osoba i w trzecim jest również jedna osoba. I teraz wynikiem tego mnożenia jest ilość osób i mamy również trzy. Na tym polega przemienność. To teraz e, zastanówmy się, się nad jeszcze jednym przykładem. Hmm. Zaciął mi się długopis. E, o, okej, okay, już działa. E, teraz tak. Jeszcze jeden przykład. 3 razy 2. To mamy 3 osoby w dwóch rzędach. Ile mamy osób? 6. Teraz 2 e, razy 3. Mamy dwie osoby w trzech rzędach. Czyli mamy również sześć osób. I na tym polega przemienność. I teraz jeżeli chcielibyśmy to zapisać na literkach, niech A i B to będą takie literki, które oznaczają liczby naturalne. Tak? Czyli możemy za A i B wstawić dowolną liczbę naturalną, jaką chcemy. Dwucyfrową, dziesięciocyfrową, jaką chcemy. To są liczby naturalne. I teraz przemienność polega na tym, że jeżeli liczbę a pomnożymy razy b, tak? A razy b, to otrzymamy ten sam wynik co b razy a. No i popatrzcie, 3 razy 2 dało nam tyle samo, co 2 razy 3. 6. Proste, prawda? I teraz yy, trzecia własność to jest mm, Yy, taka własność. A razy 0 równa się 0. Co to oznacza? Yy, aha i A to jest dowolna liczba naturalna. Naturalna. I teraz spójrzmy. Pomnóżmy sobie 3 razy 0. Co to oznacza? Że w jednym rzędzie występują 3 osoby. Ale 0 mówi nam ile tych rzędów mamy i ile chcemy osób policzyć. 0 mówi nam, że jest 0 rzędów, czyli po prostu ta pierwsza mówi nam w ile osób chcielibyśmy ustawić, czyli po trzy osoby w rzędzie, no ale my chcemy policzyć ile osób jest w 0 rzędach. To nie ma znaczenia, czy będą miały być 3 osoby czy na przykład 124 osoby w rzędzie, bo my zliczamy osoby w 0 rzędach, czyli tych rzędów tak jakby nie ma. Czyli y, 3 razy 0 daje nam 0, 0 razy 124 również daje nam 0. Musicie po prostu zapamiętać, że jeśli jednym z czynników jest 0, to wynik y, wynosi 0. Zapiszemy to sobie słownie. Jeśli jednym z czynników jest 0, To iloczyn, tak, bo to jest wynik mnożenia, wynosi 0. No i teraz spójrzmy. To nie ma znaczenia, na którym miejscu będzie stało 0. Tutaj mamy na przykład 0 razy 4. Co to mówi nam? To mówi nam, że mamy 4 rzędy, ale w każdym rzędzie y, występuje 0 osób. Czyli mamy 4 rzędy, ale w każdym rzędzie nie ma nikogo. To ile to jest osób 0? Czyli 0 razy 4, czy 4 razy 0 daje nam 0. Na przykład 121 razy 0 daje nam 0, bo widzimy, że jednym elementem zmnożenia jest 0. I teraz ostatnia, czwarta własność jest nazwana yy, rozdzielnością mnożenia względem dodawania. Zapiszemy to sobie, bo warto pamiętać tą nazwę. To jest rozdzielność mnożenia względem dodawania. Czyli widzicie, że tutaj pojawia się słowo dodawanie. Czyli na pewno będzie występowało tutaj ym, dodawanie. Popatrzmy. Może chciałbym zacząć od napisania tego za pomocą liter, niech A, i, niech A, B i C oznaczają dowolne liczby naturalne, tak? To są liczby naturalne. I ta własność jest opisana w taki sposób. E, przepraszam, tutaj się pomyliłem, o. Co to oznacza? Może to wydawać się troszeczkę trudne, ale zobaczycie, że to jest proste. To jest wręcz bardzo proste. Dlatego mówię, że własności są po to, żeby ułatwiać Wam y, działania. Spójrzmy. Mamy dwa y, razy 3 plus y, niech to będzie na przykład O 1. Co to oznacza? Ta pierwsza liczba przy mnożeniu oznacza nam, ile mamy osób w rzędzie, tak? To są osoby w rzędzie. Czyli na pewno mamy dwie osoby. A ta druga mówi nam, ile mamy rzędów. Czyli na przykład popatrzcie, postawiliśmy dwie osoby w, w trzech rzędach. Ile jest? O, może tak. 3 dodać 7 daje nam 4, bo najpierw wykonujemy działanie w nawiasie. Czyli będziemy mieli dwie osoby w czterech rzędach, bo do trzech rzędów dorzucamy jeden rząd. Czy będziemy mieli cztery rzędy po dwie osoby? To daje nam 8. Pamiętajcie, że najpierw wykonujemy działanie w nawiasie. Tak? Mamy trzy rzędy, mamy jeden rząd, co daje nam cztery rzędy. Tutaj z lewej strony mnożenia wyobrażamy sobie, że to, ta liczba oznacza nam, ile osób występuje w rzędzie. Tak? No i mamy osiem osób. Możemy to również policzyć w taki sposób. To jest zapis tutaj yy, tego z lewej strony. Teraz co oznacza ten zapis, z prawej, ten zapis z prawej strony mamy a razy b czyli w naszym przypadku naszym a jest 2 czyli tak 2 razy 3 czyli tak mnożymy to razy pierwszy element w nawiasie dodać to razy drugi element w nawiasie czyli 2 razy 3 dodać 2 razy 1 to oznacza tyle że do dwóch mamy, tak, zastanówmy się najpierw nad tym mnożeniem. Mamy dwie osoby w trzech rzędach, tak? I mamy tutaj dwie osoby w jednym rzędzie. Czyli najpierw zliczamy oso yy, osoby w tej kompanii, jeżeli to są żołnierze, tak? Czyli mamy 2, 4, 6 osób. Dodać. Teraz mamy jeden rząd po dwie osoby. Czyli tutaj mamy dwie osoby. To jest 8 osób. Na tym polega rozdzielność mnożenia względem dodawania. Więc zastanówmy się nad jeszcze jednym przykładem. Na przykład 6 razy 2 plus 3. No i popatrzcie, to wygląda yy, dosyć skomplikowanie. Możemy to sobie policzyć w taki sposób, prościej. 6 razy 2 za pomocą naszego wzoru, tak? Czyli mnożę pierwszy element, yy, szóstkę razy pierwszy element w nawiasie i szóstkę razy... Drugi element w nawiasie. Czy nie mam 18? Może zapiszę. 6 razy 3. Czyli mam 6 razy 2? No 6 razy 3. 6 razy 2 to jest 12 osób. Mam 6 osób i 2 rzędy, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli mam 12 osób. To jest taka sama sytuacja, mam 6 osób, tylko w trzech rzędach. I widzicie, że ilość osób nam się nie zmienia, tylko mamy dwa rzędy i trzy rzędy. Um, czyli mamy teraz 6 osób w trzech rzędach, tak? I teraz jeżeli ja policzę te wszystkie osoby tutaj, to będzie ich 18. Czyli tutaj pierw zliczam te osoby. Tutaj zliczam te osoby. I teraz łączę je w całość, czyli razem będziemy mieli 30 osób. Wiecie już jak dodawać yy, dwie liczby dwucyfrowe sposobem pisemnym. Jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami. 8 plus 2 daje 10, ale tylko zapisujemy jedność i ta jedna dziesiątka przechodzi nad dziesiątki i dodajemy dziesiątki, czyli 30. Bardzo proste, prawda? Ale moglibyśmy to policzyć sobie również w taki sposób, że najpierw sobie dodać. Czyli mamy 6 osób, 2 dodać 3 to jest 5. I mamy to samo. Czyli mamy 6 osób w 5 rzędach. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Będziemy mieli 5 rzędów, tak? Już mamy 2 rzędy. 3 rzędy. Jeszcze 2 rzędy mi brakuje. To popatrzcie graficznie, na czym polega ten wzór. Yy, tutaj sobie te... 5 rzędów rozbiliśmy na coś takiego, na dwa rzędy i 3 rzędy. I w każdym rzędzie występuje po 6 osób, tak jak tutaj. Na tym polega rozdzielność mnożenia względem dodawania. Wydaje mi się to bardzo proste, musicie tylko zapamiętać, to Wam się przyda na przyszłość, że jeżeli element mnożymy razy nawias i w tym nawiasie mamy jakieś dodawanie, to pierwszy element mnożymy, znaczy. Ten element, tą szóstkę mnożymy razy pierwszy element w nawiasie, dodać, bo tutaj mamy dodawanie, razy drugi element w nawiasie i to jest to samo co tutaj. Yy, bardzo proste, jeżeli macie jakieś z tym problemy, jeżeli coś jest jeszcze niejasnego, to chciałbym, żebyście cofnęli się jeszcze raz do prezentacji, w której tłumaczyłem na czym polega mnożenie. I wrócili tutaj i zobaczycie, że to na pewno się rozjaśni. Czasami za pierwszym razem coś może wydawać się niejasnego, ale jak drugi raz czy trzeci raz się będziemy zastanawiali nad jakimś problemem, to zobaczycie, że wszystko się wyjaśni.